Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii Wasze Pytania, Moje Odpowiedzi. Ta seria daje Wam możliwość uzyskiwania odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie drogą SMS. Czy to poprzez portal Magicznych Wrót, czy też stronę Tip and the Nation. Pamiętajcie o tym, aby móc skorzystać z moich usług, trzeba być osobą pełnoletnią. Nie stawiam kart kobietom w ciąży, na kobiety w ciąży, na osoby trzecie, na zdradę. Nie polecam zadawania pytań odnośnie tutaj poprzednich wcieleń. W kwestiach zdrowotnych również, jeżeli chcemy już poszukać podpowiedzi, wskazówek, to energetycznie rzecz jasna mogę sprawdzić, jakie tutaj są wskazówki, aby na coś konkretnego zwrócić uwagę, lecz nie diagnozuję i też nie prosić o diagnozę ze względu na to, iż od diagnozowania są osoby wykwalifikowane. Bardzo proszę nie kierować pytań odnośnie tego, który lek jest skuteczniejszy dla mnie, który lepszy. Wewnętrzny czuję taki sprzeciw, że nie chcę w tą stronę zmierzać i bardzo Was proszę o uszanowanie tego. Pamiętajcie też o tym, aby podawać swoje imiona i swoje daty urodzenia w treści pytania. Pamiętajcie też o tym, że jeden SMS to jest jedno pytanie. I teraz tak, cóż jeszcze, wszelkie informacje, których być może nie podałam, również na dole w opisie filmu. Pamiętajcie też o tym, iż na Magicznych Wrotach, gdy wysyłacie SMS-ki, koszt jest na dole podany, ale również i gdy klikniecie w link, wszystko jest pokazane na tipie również. I jak napisać SMS-ka, aby móc zobaczyć i usłyszeć odpowiedź właśnie tu na YouTube? Po pierwsze, wysyłacie go pod numer 7636 w treści SMS-a wpisując INT.254. Następnie piszecie skrót IT, to jest właśnie sygnał, że chcecie, aby ta odpowiedź pojawiła się tu. Później Wasze imię, Wasza data urodzenia, treść pytania. Jeśli chcecie zapytać o kogoś, partnera, partnerkę, brata, siostrę, wujka, szefa i tak dalej, podawajcie imiona tych osób. Łatwiej gdzieś tam się energetycznie tutaj w cudzysłowie przypiąć do tej prognozy i gdzieś tam jestem pewniejsza tej wróżby. Jeżeli pytacie o historie ogólne, na przykład proszę karty na miłość na 3 miesiące, podajcie proszę status aktualny, jaki jest, czy jesteście singielką, singlem, czy też w związku, ze względu na to, że łatwiej jest wtedy czytać karty, jeśli są one stricte pod Was. Co to znaczy, jeżeli pytacie o, na przykład proszę o karty na miłość na 3 miesiące, to wtedy też podpowiadam, jeżeli jesteś w związku, bądź jeżeli jesteś osobą wolną. I tak naprawdę pół wróżby jest nie dla Ciebie. No a ten czas mogłabym bardziej spożytkować, spersonalizować dla Ciebie. Zatem myślę, że warto to podawać. Tak samo jest z historią zawodową. Warto podawać status. To jest, ułatwia mi to pracę, ale również i Wy dostajecie więcej spersonalizowanych informacji. I teraz tak, jeżeli wysyłacie SMS-ka właśnie w ten sposób, ja, gdy go otrzymam, gdy zrealizuję odpowiedź na Wasze pytanie, wysyłam Wam odpowiedź w formie numerku, filmiku, w którym jest ona zawarta. Tip and the Nation, link na dole. Tam nie trzeba zaznaczać, iż na YouTube. Tam wystarczy Wasze imię, Wasza data urodzenia, pytanie, imię osoby, którą pytacie, punkt zaczepienia, czy to o pracę, czy to miejsce lokacji, jeżeli chcecie się przeprowadzać. I gdy ja odpowiadam na to pytanie, niestety nie mam jak Was poinformować, ze względu na to, że na tipie nie mam formy tekstowej możliwej w odpowiedzi, to właśnie daje ten minusik w całej tej konfiguracji, że musicie sobie poszukać odpowiedzi na to pytanie. Staram się realizować odpowiedzi w ciągu 24 godzin, czyli jeżeli dzisiaj do 11 wysłaliście SMS-a, on powinien się pojawić w dzisiejszym jeszcze filmie i wszystkie pytania, które są kierowane po godzinie 11 poprzedniego dnia, również w dzisiejszym. Czasem jest tak, że coś się zadzieje, jakiś chochlik techniczny się wkradnie. Do 72 maksymalnie staram się. Zatem miejcie to też proszę na uwadze. I też na tipie piszecie właśnie swoje imię, swoją datę urodzenia, treść pytania i te wszystkie informacje, które podawało właśnie do Magicznych Wrót. Ja jestem tarocistką Magiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, wspieram się numerologią, karty anielskie i rytuały również nie są mi obce. Zatem moi drodzy, a będę szła do maila, bo tam mam pytanie zastępcze, bo nie mogłam odpowiedzieć na nie wczoraj. Bo było coś inaczej.
Pytanie było sformułowane tak, że nie mogłam na nie odpowiedzieć. O, może w ten sposób. No dobrze, jest pytanie. Czy dojdzie do waszego ślubu i piszesz kiedy? Nie będę czytała, jaka tu jest wskazówka. Okej. Okay. Mhm, dobra. Czy dojdzie do waszego ślubu w... Czy dojdzie do waszego ślubu w... Czy dojdzie do waszego ślubu w tym czasie? Czy dojdzie do tego? Jest coś przegapione, jeżeli chodzi o kwestię tego terminu, czy też tego wydarzenia, bo karty pokazują, że coś zostało jakby przegapione, coś nieuzupełnione tutaj. Karty pokazują, że jeszcze warto odnośnie tej uroczystości, tej okoliczności jeszcze w jakiś ten sposób wykazywać się komunikacją. Komuś coś jeszcze trzeba przekazać, bądź między sobą jeszcze jakąś komunikację stosować. Mam wrażenie, że ślub może być przesunięty, bo karta szóstki mieczy mówi o tym, co jest nieuniknione, o oddaleniu ze względu na jakieś obawy, lęki, coś takiego mi się tu pojawia, a bądź gdzieś tam jakieś mylne interpretacje jakiejś sytuacji. W każdym razie bez zmian w schematach zachowań mogą być jakieś komplikacje, ale to wiesz, dzisiaj możesz przeciwdziałać. Zatem pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. No dobrze, no to idę teraz na tipa. Okej. Okej, to było, to było. Pytanie, rozkład 12 domów dla Małgosi. Rozkład 12 domów dla Małgosi. Rozkład dla... Małgosi, układ 12 domów, rozkład 12 domów dla Małgorzaty, rozkład 12 domów dla Małgorzaty, rozkład 12 domów. Giermek Kielichów mówi o tym, żeby przewalczyć swoje jakieś kompleksy, które nosisz w sobie, czy fizyczne, czy gdzieś tam, a gdzieś w głowie coś się rysuje. Jakieś zmiany w historiach tutaj będą zawodowych, od czegoś się będzie oddalało, coś się będzie tutaj realizowało. Bo szóstka mieczy z czwórką była z jednego miejsca, idę w drugie, dosłownie tak. W historiach związkowych nie należy stosować półprawd, ale i na półprawdy w swoją stronę się godzić, bo to przedłuża czas realizacji w partnerstwie. Karty pokazują, że dostaniesz jakąś informację na temat powiększenia statusu rodziny, to może być ciąża, to może być na przykład zakup zwierzątka do domu, dosłownie, dosłownie tak. Będą historie tutaj związane z pracą nad... pracą nad emocjami. Również karty pokazują, że może pojawić się jakaś historia emocjonalna, ale zdalna, tak jakby coś miało się realizować na zasadzie albo pisanej, albo telefonicznej, bądź coś z daleka, bądź też przy podróży również. Zatem w historiach pracy będą zmiany, możliwa jest również dwutorowość bądź jakaś rotacja. W historiach tutaj zdrowotnych zwrócić uwagę na sprawy kobiece, w relacjach nie godzić się na półprawdy i sama ich nie stosować. Również karty pokazują tutaj, że może się pojawić jakaś awaria czy też usterka w domu. Warto na to zwrócić uwagę. Ta usterka mi się pokazuje, czy też awaria. Nie wiem, jeżeli będziesz chciała w coś zainwestować, w coś remontować, to może być też tak, że jest podwójny koszt, po prostu na tej zasadzie tutaj. Również karty pokazują tutaj jakieś historie emocjonalne, które Ci mogą towarzyszyć do końca tego roku. Karta szóstki kielichów mówi: zadbaj o poprawne relacje międzyludzkie, ale również powroty do miejsc bądź sytuacji, które w jakiś tam sposób były dla Ciebie komfortowe. Zatem taka jest tu podpowiedź dla Ciebie. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Okej, dobra. Oczywiście sobie pozamykałam. Nie to, co trzeba. Mhm.
I teraz tak, dalej. Elizabeth. Witam układ 12 domów. Dobrze. Układ 12 domów. Elizabeth. 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 Układ 12 domów. I tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwanaście. I teraz tak, karta rycerza buław może mówić o tym, że gdzieś tam będzie ciebie pełno, ale również będziesz miała to aktywny czas. Aktywny czas w historiach związanych z inwestycjami bądź sprawami tutaj zawodowymi, tak? Karty też pokazują, że będą jakieś wartościowe też umowy, ale będzie trzeba uważać też na to co podpisuje tutaj, ale uważać na zguby dokumentów, bo karty pokazują zgubę, stratę, zawieruszenie jakiegoś ważnego dokumentu. Karty pokazują tutaj, że w relacjach ze znajomymi, z rodziną będziesz tutaj błądziła trochę po omacku. Nie będą tak jakby określone, tutaj nie mam włączonych podglądu na karty. Okej. Okay. Jest układ 12 domów tutaj dla Elżbiety. Z jakiegoś powodu nie włączył się układ na karty, zatem tak to pozostawię ze względu na to, że nie ma możliwości położenia raz jeszcze kart, bo nie mogę. Zatem no, przepraszam Was, ale tak to musi pozostać. W każdym razie tutaj jesteś pokazana jako osoba, która pędzi. W aktywność jakaś zawodowa, jakieś nowe szanse, nowe możliwości, jakieś wartościowe umowy, ale trzeba uważać na zguby dokumentów, uważać też na to, co się podpisuje. W historiach z najbliższymi gdzieś tam błądzenie po omacku, nikt nie będzie wiedział o co, komukolwiek o co chodzi, dosłownie takie błądzenie troszkę. Inwestycje w dom, przy domu, z domem związane, być może załatwianie spraw majątkowych włącznie, bądź jakieś szanse na kupno, sprzedaż, zamianę, inwestycje tutaj. Karty też pokazują, żeby uważać na przepracowanie, przeforsowanie się, bo coś takiego się też może realizować. Karty też pokazują tutaj, żeby zwrócić uwagę na układ tutaj moczowy, ale też i krążenie, jakiś stan zapalny się może pojawić w organizmie. Oczywiście jest on do usunięcia, ale pierwsze objawy należy gdzieś tam już od razu usuwać, tak? Jakieś inwestycje w związki, być może jakieś spółki, być może jakieś transakcje wiązane, również być może jakieś kwestie umowne międzyludzkie tutaj się rysują. Karty też tutaj... Karty też tutaj pokazują, żeby zwracać uwagę na to, aby gdzieś tam, jeżeli będą brane kredyty bądź jakieś zobowiązania, żeby gdzieś tam nie zgodzić się na coś więcej niż tak naprawdę się powinno. O, może w ten sposób. Karty też pokazują, że w trakcie podróży mogą pojawić się jakieś kłopoty i na to trzeba też zwracać uwagę, ale kłopot poprzez czegoś niezauważenie. Na przykład nie weźmiesz dokumentów bądź czegoś ważnego, nie wiem, zapomnij niż portfela, no i kłopot jest, tak, bo trzeba tutaj coś prostować, tak. Jeżeli chodzi o kwestie tutaj jeszcze zawodowe, karty pokazują, że będą jakieś możliwe szanse i rozwoje. Możesz czuć się niezauważana przez otoczenie, ale też gdzieś tam uważaj na straty, zguby, bądź uważna tutaj. Karta dziesiątki mieczy, pewne historie się pozamykają, a troszkę poza Twoją decyzją, by finalnie tutaj tak jakby pozostawić sobie coś na zasadzie do zastanowienia się, tak jakby coś nam się zamyka, czego nie przewidzieliśmy. Na początku jesteśmy rozczarowani, a po głębszej analizie wychodzi z dwojga złego coś na korzyść. Dosłownie tak. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. I proszę Cię bardzo, bo piszę, że dziękujesz za dotychczasowe prognozy. Anna.
Droga Agiatis, jak wygląda moja droga zawodowa w obecnej firmie? Czy warto wiązać przyszłość z nią, czy raczej powoli rozglądać się za czymś innym? Dobrze. Jak wygląda twoja droga zawodowa? Tutaj coś jest nie do końca tak z pytaniem, ale zobaczymy, o co chodzi. Jak wygląda droga zawodowa w obecnej firmie? Jak wygląda twoja droga zawodowa w obecnej firmie? Ania pyta. Proszę, karty pokażcie. Droga zawodowa w obecnej firmie. W obecnej firmie, jak wygląda? No, dziesiątka mieczy, gdzieś tam pewne rzeczy, nazwijmy to, zamyka wcześniej niż sądziliśmy tutaj. Karty pokazują, żebyś ty wykazywała się swoimi talentami, intuicją jak najbardziej. Będzie trzeba się tutaj rozpychać trochę łokciami. Karty pokazują tutaj konieczność wykazywania swoich historii i karty pokazują, że w tej historii zawodowej nie będziesz się realizowała, bo rycerz Buław bardzo często mówi, zabieram swoje zabawki i idę na inne. Zatem, moja droga, jeżeli chodzi o karierę zawodową w obecnej firmie, ja mam wrażenie, że po pierwsze, pewne sprawy zostaną zamknięte bez twojego udziału. Karty pokazują, żebyś ty wykazywała się mądrością, talentami, ale też intuicją. Będzie taka jakaś historia, która będzie w konieczności udowadniania swojej wartości, by finalnie ty uwalniasz się z tego miejsca i idziesz w inną historię. Ja mam wrażenie, że ktoś, kto w jakiś ten sposób gospodaruje zasobem firmy, robi to troszkę nieumiejętnie, bo tak jakby dzieli coś na dwa, bądź w jakiś tam sposób bo w przeszkodzie jest osoba, nazwijmy to, władająca gdzieś tam nie do końca albo idzie z postępem, a to jest taka możliwość, bądź w jakiś ten sposób pewne rzeczy są nierealizowane w takim tempie, jak to powinno być. Zatem nie do końca gdzieś tam ta historia się rysuje jako przyszłościowa. I teraz tak, ogólną prognozę na 3 miesiące. Dobrze. Ogólna prognoza na 3 miesiące. Pokażcie karty. Ogólna prognoza na 3 miesiące. Pokażcie karty. Ogólna prognoza na 3 miesiące. Pokażcie karty. Ogólna prognoza na 3 miesiące. I teraz tak, zostawiłam sobie jeszcze luty tutaj, żeby patrzeć. Karty pokazują tutaj, żebyś nie pożyczała nikomu pieniędzy, ani od nikogo, bo nie do końca to będzie coś korzystnego. Karty też pokazują, że może być jakaś kontrola, bądź patrzenie ci na ręce. Karty też pokazują tutaj, że gdzieś tam już tu albo będziesz przeniesiona, w historiach pracy, bądź ty się będziesz gdzieś transferowała jako ty, tak? Karty też pokazują tutaj, jeżeli jesteś osobą samotną, że możesz poznać kogoś wartościowego, czy to w stosunkach zawodowo-szkoleniowych, poszerzania horyzontów, ale również karty pokazują tutaj, żeby podchodzić do pewnych spraw zawodowych raczej polubowniej niż atakując. Taka jest też podpowiedź. I teraz tak, w tym okresie 3 miesięcy będziesz miała szansę na poprawę jakości zawodowej z przemieszczeniem się, z rozwijaniem. Warto być konsekwentną, systematyczną tutaj, ale również karty pokazują tak, jakbyś miała się przed kimś wykazać i jeśli to zrobisz, to możesz bardzo mocno zyskać w aspekcie zawodowym, ale również jeżeli jesteś osobą samotną, możesz w jakiś tam sposób poznać kogoś wartościowego. Jeśli jesteś w związku, to warto by było wybrać się wspólnie w jakieś miejsce, które oboje znacie. Pozdrawiam cię. Masz u mnie jedno pytanie w zapasie, kochana, bo za poprzednie zapłaciłeś za dwa, a w jednym układzie była odpowiedź na te dwa pytania. Także maila poproszę. Ania, Maciu, przestałaś się odzywać. Chciałaś zapytać, czy on będzie szukał kontaktu, czy będzie chciał zawalczyć o waszą relację.
Myślę, że już drążysz tą historię z każdej możliwej strony, bo pytałaś ostatnio chyba, o ile nie no, już było pytanie o to, tak, patrzę. No, pytałaś już o to z każdej możliwej chyba strony. Zastanów się, czy już nie dublujesz tych pytań, co? Bo zakręcisz się jak domek ślimaka, już nic nie będziesz wiedziała. Czy on będzie chciał zawalczyć? Nie wiem, czy to ty pytałaś, czy w ciągu pół roku w jakiś sposób on da wam szansę. Jeżeli ty pytałaś, no to to pytanie nie ma jakby racji bytu. To też miej na uwadze. Czy będzie chciał zawalczyć o waszą relację? Czy będzie chciał zawalczyć po waszą relację? Czy będzie chciał zawalczyć po waszą relację? Czy będzie chciał zawalczyć po waszą relację? Czy on będzie chciał zawalczyć? On tak jakby teraz zdawał się nie zauważać oczywistych spraw. Tutaj. Karta jest aktywności, ale ta aktywność może być jakby na chwilkę, bo karty pokazują, że jest z jego strony jakby aktywność, w twoją stronę, ale tak jakby on nie spełnił twoich oczekiwań na zasadzie nie o to mi chodziło, takie mam wrażenie. Zatem jest odzew, nie nazwałabym tego walczyć o waszą relację, ale jego aktywność w stosunku do twojej osoby jest. Możesz po prostu uznać, że nie o to ci chodziło. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. To jest tak, jak kiedyś dziewczyna mnie zapytała, czy będzie kontakt jakiegoś mężczyzny z jej osobą. I był kontakt, ale ten mężczyzna po prostu najzwyczajniej w świecie zaczął jej lajkować posty tutaj, czy na Instagramie, czy na Facebooku, mało znaczące, w każdym razie była aktywność. Zatem to też ma znaczenie, moi drodzy, i też jej nie o to chodziło. Zatem takie rzeczy. No dobra, i dlatego też ważne jest, jak zadajemy pytanie, bo my możemy to zupełnie inaczej chcieć realizować, no, a karty są proste w swoich odpowiedziach. Okej. Dobra, a magiczne wrota sobie zamknęłam, już patrzę. Tu są magiczne wrota. Tu jest, jest, dobra. O, włączę się. Nie wiem nawet, ile tu macie pytań na magicznych wrotach. Malutko także. Bo ja sobie, nie, włączyłam sobie, dobra. Tutaj mamy. Tu nie jest na YouTube. No. Tu. A hej, Madziu, do czego doprowadzi nasza piątkowa rozmowa? Do czego doprowadzi wasza piątkowa rozmowa? Do czego doprowadzi wasza piątkowa rozmowa? Przepraszam, jeżeli zdradziłam coś, bo przeczytałam termin, ale nie przeczytałam waszych imion, także może coś tu będzie dobrze. Do czego doprowadzi wasza... Do czego doprowadzi ta wasza rozmowa? Do czego doprowadzi? Będą jakieś konkrety, przede wszystkim as mieczy. As mieczy na wstępie może mówić o konkretach, ale również o odcięciu od rozmowy, czyli może się nie zrealizować. Jeśli się zrealizuje, będzie to konkret. Tutaj karty pokazują, żeby nie szukać dziury w całym w tej historii. Karty pokazują, określ się, nie należy lawirować, błądzić, gdybać, bo to nie tędy droga. Karty pokazują, że po tej rozmowie będziesz czuła się dobrze, bo jakby zawalczyłaś o swoją wartość na tej zasadzie, wartość i emocje. Zatem jeśli ta rozmowa się odbędzie, może dać tobie korzyść w wartości jako ty osoba, ale i określenia w emocjach. Zatem tak, pozdrawiam cię serdecznie. No i kolejne pytanko. To nie jest na YouTube. Kolejne pytanko. Też nie jest na YouTube.
Ok. Te osoby, które nie dostały odpowiedzi, a chciały na YouTube, a nie zaznaczyły, to napiszcie mi maila, no po prostu gdzieś tam to wezmę pod uwagę, bo czasem tak jest, że na ferworze tutaj. Ok. Pytanie za wakacje. No dobra. Czy w tym roku pojadę na wakacje? No dobra. Czy w tym roku pojedziesz na wakacje? Pokażcie kartę. Czy w tym roku pojedziesz na wakacje? Czy w tym roku pojedziesz na wakacje? Czy w tym roku pojedziesz na wakacje? Karty pokazują, że gdzieś tam może się to nie zrealizować, bo trzeba określić, gdzie chcesz. Może stąd też jest to pytanie, bo karta czwórki była, jakby mówi też o pozostaniu w domu, ale to, co pomoże, zastanów się, gdzie chcesz, a wtedy warto w to zainwestować, bo bez tego karty pokazują, że to jest takie coś na pół gwizdka. O, zatem określ się, czego chcesz i gdzie chcesz jechać, żeby móc precyzować jakby swoje działania w aspekcie wyjazdu, bo tak, to nie karta rycerza monet mówi o tym, że to nie tędy droga, bardzo często mówi o nie tym razem, a karta królowej monet mówi o tym, że trzeba określić to, ile po pierwsze możesz przeznaczyć na aspekty wyjazdu, a po drugie tutaj trzeba określić, gdzie, żeby móc zainwestować, bo bez tego nie widzę wyjazdu. Może stąd też wynikło to pytanie. I to wszyscy, moi drodzy, na dzisiaj. Zatem ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Dzisiaj chyba będzie jeden z najkrótszych filmików z ostatnimi czasu. No, tak widocznie ma być. Jutro mamy czwartek, zatem będzie filmik odnośnie interpretacji tutaj, czyli nauka tarota. Będę porównawczy dawała rozkład Wam partnerski. On już jest nagrany, już jest zrenderowany, tylko wrzucić muszę na YouTube i powinien się o 17 Wam on pokazać. I również pod filmikiem tam, jeśli macie jakieś pomysły na naukę tarota w aspekcie interpretacji rozkładów, to bardzo proszę. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o pytania Wasze do kart, tylko jaką formę chcielibyście uzyskać, na przykład jaki rozkład sprawia Wam kłopot i chcielibyście, żebym go omówiła, na przykład z tych, które tutaj używam. Zatem taka podpowiedź. Ściskam, dziękuję Wam za dzisiaj. Całuję, pa, pa.